Witam Was w dzisiejszym odcinku podstawowej wieżycy. Zagram zmiany, jakie są. Jak maluchy urosły. Wchodzimy tutaj do pierwszej klatki. Do pasterii. Teraz jest właśnie to jajko. Sobie myślę, a to Wam nagram coś. Też odkrycę cały czas tutaj tajka. Odkrycie Wam pokażę wodę. No to wyłaź serca, wyłaź. Jak chcesz wyjść, to wychodź. Są maluchy. Patrzcie się. Szczepią. Albo to będzie cynamon niebieski, albo niebieski pastel. Ale się cieszę. Niemożliwe. Ja się kręcę. Jeżeli to będzie niebieski pastel, na pewno zostaje u mnie. To od razu Wam mówię. Nieważne, czy samiczka, czy samiczka, zostaje u mnie. Piękny. Pokażę Wam kolejne, bo te są ciekawe. Tutaj mam kolejnego młodego. O. Się wyjdzie, czekajcie, o. Piękny. To będzie samiczka. Cudownie. Ja się tak cieszę z tej pajki. Zobaczmy, co będzie, jak wyjdą. Już się nie mogę doczekać. Mamy kolejnego młodego. Czekaj, czekaj, maluch, żebyś nie spadł. Czekaj, pokaż się tu. Też jestem ciekawy, co to wyjdzie. No nie mogę się naprawdę tak. Mam kolejnego, znowu niebieski. Chyba, że ja to nie wierzę. Nie wierzę w to. Co to z tego wyrośnie? Kurde, a się cieszę, naprawdę, mówię wam. Mamy ostatniego malucha. Też taki, widzicie, zielokawy, robią się skrzydła. Ale to jest najmniejszy, najmłodszy. Ważne, że żyje. Karmią go. Odkładamy go tutaj do łódki. Okay. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, na pewno. Się samiec zdenerwował chyba trochę. Muszę jeszcze nie pokazywać. Tatuś się chowa już. Powiem wam, że... Teraz mam dzień dziecka zrobiony. W tym momencie mam dzień dziecka zrobiony. Kurde, ja w to nie wierzę. Nie wierzę w to. Miałem nie kupać tej pary. Dobrze. Nie wiem, tam ktoś z góry chyba mnie namówił, żeby jednak kupił i się opłacało. Kurczaczek. Piękne, młode. Rodzice szczepią. Jestem ciekawy, każdy chyba będzie inny, więc... Bardzo fajnie, ta sajca widzicie. Bardzo fajnie, każdy inny młody. Tutaj wychodzi tatuś. Pięknie, ja się nie mogę doczekać, aż wyjdą. Następny film pewnie Wam nagram, jak już wyjdą. Ale... Naprawdę, nie mogę w to uwierzyć. A miałem nie patrzeć dzisiaj, ale... Z tego, że... Sobie się niedawno nie patrzyłem, to zobaczę. Tutaj Wam jeszcze pójdę pokazać na szybko, bo też tu są ptaki. Mam inkubator. Tutaj się ogólnie teraz gęsi klują, ale są tu jajka, widzicie, papug białolicy i niebieskiej, żeby sprawdzić, czy są dobre, bo nie chcę siąść w ogóle. Niestety chyba są niedobre, ale jest tam jedno królewskie i tu mam jeszcze dwa królewskie i jeszcze chyba cztery albo pięć, czekajcie, dwa, to cztery chyba są jeszcze królewskich w budce u białolicych niebieskich. Ja tylko muszę wziąć tamtym. Więc jeżeli ona nie siądzie, żadna z nich, za jakiś czas, niestety ani jedna, ani druga nie ma, no tylko niebieska ma jajka.
że w budce, bo tata podkładki, on ma tylko dla kadaków, bo nie miałem innych, nie było innych w sklepie nawet. Więc co, tutaj wodę muszę lać, bo co chwilę trzeba lać. Przy to jak są te młode. Wchodzimy, pokażę wam te młode. Później wam pokażę młode bladogłowe. I będziemy kończyć. Czekajcie chwilę. Słyszycie, włączyłem teraz nagrywanie i akurat się zaczął drzeć. Ale przed tym, jak wam je pokażę, pójdziemy sobie tutaj. Widzicie? Jest 5 jajek, 4 są królewskie. Nie wiem, czy siedzi. 2 mam od znajomego takiego. Co u niego to jest ten sam przypadek, co mnie sami z ujaja zbijał, więc powiedział, że mnie brał. I jak będzie mieć kilka, to i dał mi 2, bo powiedział mu, później zawiesz z bardziej doświadczoną osobą, hodowcą. Czyli powiedział, że jak samica nosi jaja, żeby jej zabrać za już z 5-6, później wywalić samca, dać jej te jajka. I nawet jak zjeść 2 kolejne, to reszta powinna i tak być zależona. Dobra, pokazuję wam. 3, 4. Tutaj muszę dzisiaj właśnie wysprzątać. Bo miałem ją dzisiaj wysprzątać, więc czekajcie, ja to sobie na filmie. Młody już dałem tutaj do rogu. Dziutka jest, widzicie jaka. Muszę wysprzątać ją. O, mam już wysprzątane. Tutaj są nalety. Jeszcze pokażę teraz osobę samcego. Baja banda młoda. To jest taki orzeł. Oj, on tak śmiesznie wygląda. Ładne skrzydła. Idź tam, najmłodszy jesteś, a największy. Tutaj mam mało czerwonego ptaszoja, samiczka chyba. Tutaj mam troszkę bardziej czerwonego. To wszystko takie. Tutaj też mam mało czerwonego. Ale powiem wam, że palce czerwone się zrobią po pierwszym pierzeniu. To jest chyba najstarszy. Opa. Chopa, dobry. Są wszystkie maluchy. Powiem wam, że niektórzy mówią, żeby sprzątać tam dopiero po, nie wiem, po... Z tego co słyszałem, to jak są młode już całe opierzone, albo na przykład po tym jak opuszczą budkę. Ja tego nie stosuję, mówiąc szczerze. Ja stosuję inną taktykę. Sprząta wtedy, kiedy jest brudno. Kiedy myślę, że już pasuje, że trzeba wysprzątać. Bo powiem wam tak, po pierwsze, jak mam dużo kup odchodów, to jest ich tam duszno. Jest ich tam wilgotno, palce mogą być przez to mokre. Mogą się przez to później słabe być, mogą się urywać. Więc ja zawsze jak ten, to czyszczę wtedy, kiedy jest brudne. No i co? No i tyle w sumie. Tutaj mamy. Tutaj wam nie będę wam sprzątał, ale wejdę i wam pokażę tylko. Maluchy. Chodź tu. Więc czekajcie chwilę. Jest coś w środku. Szatana. Pokażę wam u góry te krewki. I zaraz tam pójdę do nich. Mają. Teraz są to tak. Widzicie? Podkładki są pospieprzane wszędzie. Ale zauważyłem, że dzięki tym podkładkom chyba samica, bo samic już nie rozwala jaj.
Ale i tak biorę te jaja, ponieważ się boję. Czekam, aż będę pewny, że od niebieskich białistych nic nie będzie. I ten. I wtedy dopiero podłożę te białolice. Jeżeli nie zbijam, to po kilku dniach podłożę te królewskie. Widzicie, co to robi? Zjadam wszystko. Tak budkę się powiększył, odkrył dotąd. I to się patrzy. Jeszcze dobrze nie wiem. To już to prawie na wylot. Więc widzicie. One już powinny wylecieć tak naprawdę. Ale jeszcze się nie śmieszę. Chodźcie. Pokażę dla tego. Tu mamy tą najmniejszą sztukę. To ona akurat jeszcze ma czas. No, tak jak mówię, tu jest ta najmłodsza sztuka. Teraz wiem, czy najstarszą, czy środkową. Jest salica. To jest salica. Widzicie, już chcę ratować. To jest salica na pewno. Bardzo ładna. Jakbym miał zostawić dla do głowy, to zostawiłbym sobie samicę chyba. Tak może samca, nie wiem. Tutaj będzie chyba samiec. Tutaj chyba też. Ale powiem wam, że nie oceniam tak jeszcze, bo blado głowy jest ciężko ocenić. I dopiero ocenię to, jak będę wylecał. Powiem wam, że nie oszukując się, jak chodzi o blado głowy, wolałbym, żeby były wszystkie samice. A to głównie dlatego, że mam jeszcze dwa samce z tamtego roku. No i no. Tutaj te lutido są na sprzedaż. Zaraz jej tak chyba puszczę jeszcze raz na jeszcze jeden lęk. Tutaj sapczyk, sajuczka w budce. Barabandy mnie ciekawią, czy pójdą jeszcze raz. Bardzo bym chciał, żeby poszły. Bo jajka miały dobre, chciałbym, żeby odchowały tę wodę. Jak będą mieć dwa już, albo nawet jednego teraz, to i tak już zostawię już go. No ale wiadomo, chciałbym, żeby było na przykład 5, tak jak miał 5 jajek, 5 dobrych i 5 by się wykluło, ale... No ale żeby chociaż zniosły te jajka i miał tego jednego młodego jeszcze, to będę zadowolony. I co? Tutaj muszę sobie odłożyć. Tu jest taka moja jakby spiżarka, tu jedzenie mam. Tu nie ma mysz ani niczego. Teraz i tak nie ma go dużo, bo czasem to było potem, to było tu 100 kilo. Choć tutaj są jeszcze dwa albo trzy worki prasa. Dwa chyba, bo jedno to jest pszenica. Więc tyle tego jest. No i co, to w tym odcinku to będzie na tyle. Widzicie, ja sobie zrobiłem cały dzień. Tutaj mamy kwiaty. Znaczy, ja sobie zrobiłem cały dzień. Bo, no bo pastele mają fajne młode. Jestem tak zadowolony, że nie wyobrażacie sobie. Idę tutaj jeszcze do tych. Pokazać. Sobie przypomniałem, że przecież tam pokazuję, że lat wam pokażę może u nich co się dzieje. Odejmuję, mieć mają, to co oni tak chodzą? Tutaj się nic nie dzieje. A tutaj też się chyba nic nie dzieje. Z tego co mi się wydaje. Co tu się dzieje? O kurczę. Czemu są tylko dwa? Jak już powinny być trzy.
Nie podoba mi się to. Bo tam są te dwa sacy, cały czas na sprzedaż. Jakby ktoś chciał, niech pisze w komentarzu. Możliwość wysyłki. I co? I tyle chyba. Zostawcie łapkę, suba, komentarz. Napiszcie, czy wam też się podobały te młode pastele. Bo ja jestem naprawdę w szoku, w wielkim szoku. I co? Chyba tyle. Do następnego. Cześć.